Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was razem z Genali i... Ze mną! Z Genali! Halo! Ze mną! Genali, gdzie się tu ukrywasz? Weź coś na siebie włóż, chłopie! Co? A, bo ja... O nie! Ja nie jestem w moim stroju! O, już! O, jestem już w stroju! Mam nadzieję, że wiecie, z czego jest ten strój. Mam nadzieję, że oglądacie serię, nową serię, która jest na kanale. Nie będziemy mówić, co to za seria, bo mam nadzieję, że ludzie w komentarzach podpowiedzą tym, którzy nie wiedzą. A my witamy was w Minecraft Versus, gdzie razem z Genali konkurujemy, budujemy różne rzeczy. No i słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie domek wakacyjny, taki domek letniskowy, do którego można pojechać na wakacje i się naprawdę bardzo fajnie bawić. Jako, że ten domek z zewnątrz nie wygląda zbyt dobrze, wygląda to jak w środku... Klocek. No tak, ale w środku za to mamy dużo miejsca, żeby sobie porobić jakieś fajne rzeczy. Tak więc tu jest część Genali, tutaj jest część moja. No i słuchajcie, kto lepszy, ten lepszy. Zobaczymy pod koniec odcinka, kto wybuduje ładniej. No i oczywiście wy będziecie głosować, będziecie oceniać, jak to wygląda i kto zrobił to lepiej. Tak więc, moi drodzy, ja tutaj zrobię jakieś może najpierw okienka, bo zobaczcie, tu jest jakby drugie piętro. Możemy sobie to piętro oczywiście jakoś zmienić. Tylko teraz tak się zastanawiam, bo zrobimy taki taras, wyjście na takie, co? Czoklet, a mogę co? To zrobić, tak bardziej taki nowoczesny domek? Jasne, oczywiście, możesz robić co tylko chcesz, tylko trzeba to zrobić ładnie, to jest ten problem, ta kwestia. Pyk. O, ja tutaj, wiesz co, zrobię sobie takie specjalne coś. Nie będę nikomu mówił, co to jest, bo to jest bardzo tajne. Okej. O tutaj, słuchajcie, moi drodzy, zobaczcie, taki tajny, najtajniejsza rzecz, jaka w ogóle istnieje na świecie. Nie możecie o niej nikomu mówić, bo to jest mój autorski pomysł. Ja mam 50 patentów w USA na tą rzecz, którą tutaj robię. I to jest naprawdę, słuchajcie, powiem wam szczerze, jakbyście powiedzieli komuś o tym patencie, musiałbym was zabić. Mam licencję na zabijanie takich James Bond, więc sorry, ale jak ktokolwiek... Ja cię bardzo proszę. Jak ktokolwiek powie cokolwiek o tym, co tutaj buduję, to naprawdę, słuchajcie, no... rip in pepperoni, tak wam powiem. Dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, bardzo dobrze mi tutaj idzie. O, robię sobie takie coś. Tu trzeba zrobić, czy tutaj obok? Czyli tutaj. O, pyk. O, i tu będę miał moją magiczną, moje magiczne. Co będziesz miał twoje magiczne? Moje magiczne. No, widzę, że na pewno ten odcinek będzie bardzo ciekawy, słuchajcie, bo tutaj już... Już sobie jakieś głupie gierki słowne robimy. Więc ja wam zaproponuję tak, że ja tutaj troszeczkę poogarniam, pomyślę, jak to chcę, żeby to wszystko wyglądało i zaraz się widzimy. Okej, moi drodzy, mam już taki w miarę zamysł. Tutaj zobaczcie na dole, tu będzie kuchnia, bardzo fajna kuchnia. Ja też mam na dole kuchnię. O nie. Słuchaj, wydaje mi się, że ty ściągasz. Ty złodzieju, nie, to ty ode mnie ściągasz. Ty pomyślałaś, że o, Czoklet robi kuchnię, a to ja też zrobię. I powiem, że ja też robię kuchnię. Dopiero teraz usłyszałaś. Wydaje mi się, że po prostu wylazłeś i zobaczyłeś, gdzie ja robię i takie tak nigdzie było. Nigdzie nie wychodziłem, widzowie mogą potwierdzić. Nie mogą potwierdzić, bo robiłem cięcie. Ha? Ale wcale nie, nic nie robiłem. To nie jest prawda w żadnym stopniu. A tak w ogóle to muszę zrobić szyby, o. Pyk. A to tak jest bardzo dziwne, bo ja również robię szyby. Ty też. Nie, a jak jeszcze, wiesz co, jak jeszcze powiesz, że będziesz miała łazienkę w tym domu, to nie, to ja, wiesz co, ja dzwonię na policję. No normalnie będę miała łazienkę w tym domu, słuchaj. Ja dzwonię na policję, koniec. No właśnie jechała tam jakaś, to po mnie chyba. No zadzwoniłem już, to jadą po ciebie, halo, zadzwoniłem, halo policja, bo Genali ukradła mi pomysł na domek w Minecrafcie. Ale to nieprawda. Dzwonimy po służby specjalne. Już zaraz się będą po linie spuszczać do ciebie do pokoju. Zaraz zobaczysz, będą po takim linie antyterroryści wchodzić.
To ale, jest potwierdzone info. Ale, a to ja mogę powiedzieć sekret? Co? Jaki sekret? Że ja miałam takie okna i ja patrzyłam i ty jeszcze nie miałeś to okien. A teraz jak znowu poszłam... Podglądałaś nie mnie? Nie podglądałam, przecież musiałam te okna włożyć jakoś, nie? Podglądałaś mnie? Nie podglądałam cię, przecież widziałam, że nie masz okien. Podglądałaś mnie, na początku nie. Nie miałeś okien, a potem jakoś nagle masz takie same okna co ja. Ha? Podglądałaś mnie. Nieprawda. Jak cię mogłem poglądać, jak sama miałam pierwszy ten pomysł? Na 100% podglądałaś i teraz się bronisz. Teraz się bronisz, próbujesz się wybronić. Wybielić. O, wiesz dokładnie. Co, ja miałam okna na początku. Także ja w ogóle nie rozumiem. Nie, no to słuchajcie, moi drodzy widzowie, wielka drama. Niestety, zaraz nagram film. Cała prawda o Galenarii. Zobaczycie, normalnie drama, największa drama na polskim YouTubie to będzie drama pomiędzy Chocolatem a Genali o to, kto pierwszy zrobił okna w domku. Dzień dobry, ja jestem Chocolat i w dzisiejszym odcinku chciałabym powiedzieć o tym, że Genali bezczelnie wzięła mój pomysł. Taką ukrytą prawdę trzeba by zrobić, taką wiesz. Taki, wiesz, napis, Paweł, lat tyle i tyle. Oskarża swoją dziewczynę o ukradnięcie pomysłu ze zrobieniem okien w Minecrafcie. Wiesz co, ale ty się śmiejesz, ale ja wiem, że ty chcesz po prostu ty. Ja wiem, że ty po prostu chcesz wygrać i nie chcesz to robić bardzo, kurczę. Ty. Że co, że nie fair? Że nie fair? Tak, sugerujesz, że ja nie łamiesz fair? Prawo. Ja wiem, że nie, ty łamiesz, że ty wiesz złamałeś co, prawo. Nie, naprawdę. Wiesz co, nie, po prostu koniec. Wiesz co, ja cię w takim razie zniszczę. Ja cię zniszczę, robiąc lepszy domek od ciebie i widzowie zagłosują, że mój jest lepszy i po prostu będziesz skończona. Wiesz co, zobaczysz. Ja to ci powiem, że widziałeś ostatnią ankietę? Nie, co było w ostatniej? No zgadnij co. Kto, co? Nie no mów, zgadnij że, co. Nie mów, że wygrałaś. No, widzowie mogą napisać. Nie. No. Nie. No po prostu przyznaj, nie. Przyznaj, że mój park był o wiele ładniejszy niż twój. I nie miał kaczki. Nie, wcale nie. Mój park był dużo ładniejszy. Nieprawda. Słuchaj, mi się wydaje, że po prostu te kaczki. To było to, co wygrało. Nie, wiesz co, nie. Koniec. Wiesz co, ja zaraz tutaj wstaję od komputera, idziemy za garaże i się bijemy. Dobra, dawaj, stary. Dobra, to dawaj za garaże, żeby faturka nie widziała, okej? Okay? Dobra. Okej, okay, dobra, to cięcie. No okay. Dobra. Okej, okay, zrobiłem, zobaczcie, taki kominek, żeby trochę zaoszczędzić miejsca, bo kominek te, mówisz? Te domki... Proszę tutaj nie komentować, bo zaraz znowu pójdziemy za garaże i sobie wyjaśnimy. Wiesz co? A kto wygrał za garażami? A to jest tajemnica. A, to jest no tajemnica. Dobra. No dobra, nie mówimy nikomu. Mogą się zastanawiać, kto wygrał za garażami, głosując w ankiecie. O! O! Niech zagłosują, kto zrobił lepsze i wtedy będą wiedzieli, kto wygrał za garażami. Okej. Okay. A, stoliczek zrobię, właśnie, kurczę, właśnie, stoliczek tutaj na kawę trzeba zrobić, kawowy stoliczek, żeby sobie, bo tutaj, o, proszę bardzo. Chwila. Co? Tu jest fotel. A nie ma telewizora. Oh no. To trzeba ten, trzeba postawić telewizor gdzieś. Oh no. Jak to zrobić? Pomocy, mam pomysł. Zrobię o kurczę, tak. Zapomniałam o jednym. Zrobię tak. O nie! Tylko co potrzeba... ja teraz mam zrobić? Jeszcze jeden sobie. Co zepsułaś? Zapomniałam o toalecie. O-o. Ale w sumie wiesz, można tak na ten. Ja też jeszcze toalety nie mam. Ale więc... wiesz, jak się jest na wakacjach, to można wiesz, tam krzaczki za oknem. No, skoro tak mówisz... To... Ja to wolę, wiesz, jak cywilizowany człowiek sobie siąść i sobie... Ej, ale jeżeli, kurczę, nie ma... No pewnie, że zaraz zrobię, tylko jeszcze nie wiem gdzie. O, tu zrobię stoliczek, tu będzie telewizor, tu będzie... O, jest super, ekstra. Tylko jeszcze krzesełko bujane, niech tu stoi krzesełko. Kuczaki, no, jakie? Gdzie ja mogę tu toaletę wpalić? Krzesło bujane... O, nie mogę tego krzesła bujanego tu nigdzie postawić. Dobra, tak, postawię. Postawię krzesło bujane. Czoklet? Nie mogę stawić krzesła bujanego. A no i masz. No i masz. I jak teraz wygrasz, nie wygrasz. Wygram. Ty się nie znasz. Ja to ci nie chcę nic mówić, ale mi się tak nie wydaje. Ja ci pokażę jeszcze. Nuzajec pagadi. Zobaczysz. Tylko, o właśnie, kuchnia. Ja tu przygotowałem sobie kuchnię, żeby przy was zrobić. O.
A. To jest. Co zepsułeś? Dziwne. Nie, bo się tak, takie dziwne się rzeczy trochę robią, jak się używa tego, co ja używam. Ale dobra. A czego używasz? A takiej rzeczy jednej, wiesz? I sobie napiszcie, co on robi. No, ale to zobaczysz na odcinku chyba. Czy nie oglądasz moich... Chcesz powiedzieć, że nie oglądasz moich odcinków? Tak? Tak, pogrywasz? A jakie twoje? Przecież to są nasze. No ja, tak, to nasze, znaczy, że nie, czyli nasze... ich nie oglądasz, prawda? Tak? A widzicie? Zobaczcie jaka występuje i nie ogląda. O, hejter się znalazł. Przecież oglądam każdy odcinek prawie. Znaczy, ty hejterze, zobaczysz. No ja oglądam prawie każdy odcinek, prawie. Prawie. Dobra, lodówka, o, lodówka, zapomniałbym. Lodóweczka. To jakaś piosenka taka była. Czopu. Żar słoneczka w pochmurny dzień. Lodóweczka, smaczna jak malinowy krem. Lodóweczka, każdy w oczach widzicie? Uśmiech ma. Lodóweczka, kto nie otworzył i nie zjadł jedzenia z lodówki, temu żal. Widzicie, z czym ja muszę tutaj żyć? Hejtujesz, bo co? Bo umiem śpiewać o lodóweczkach, prawda? No ja nie hejterze. Umiem, słuchaj. No dobra, hejterze. No to tutaj masz umiejętności, ja nie potrafię śpiewać o lodóweczkach. Hejter jesteś i tyle. O, a ja tutaj jeszcze zrobię w kuchniach jest takie coś. W kuchniach? Ty masz dwie kuchnie? Znaczy nie, ogólnie, że w kuchniach, ogólnie na świecie, w ten sposób. Są takie rzeczy, takie, o, czy to jest to? Nie, to nie jest to. Czy to jest to? I czy to mi się tu zmieści? Zmieści się, elegancko. Dobra, tutaj wszystko jest, tu trzeba zrobić stolik. Ja tutaj, wiesz co, na kuchnię prawie zaraz będę miał gotową, więc ja tu tam się, mi to tam pasuje, ja to się tam cieszę. O, pyk, pyk. A ja się zastanawiam cały czas, gdzie mogę położyć łazienkę, żeby było okej. Ale chyba tutaj zrobię po prostu. Tu i zrobię takie malutkie okienka, żeby nikt nie podglądał. Myślisz, że ktoś na wakacjach mógłby tak podglądać sobie, o? Słuchaj, ty nie wiesz takiego Janusza nad jeziorem trafisz. No w sumie, no Janusze to najgorszy rodzaj. Janusz to najgorszy rodzaj Januszy, no. To się zgadzam. Słuchaj, ty nigdy nie wiesz, czy Janusz przypadkiem, szalony Janusz nie zacznie ci podglądać, co masz w domku, a co, czego on nie ma. Nigdy nie wiesz. ten co się tu ma, ja tego nie mam, No, dokładnie tak może ten, być. Ten rodzaj Janusza, o tym rodzaju Janusza mówisz? Dokładnie, słuchaj, i nigdy o, matko, nie wiesz. Straszne, rzeczywiście. Czekaj, ja tutaj... Chwilę, ja tutaj muszę zrobić to inaczej. Wiem, co tu postawię zamiast telewizora. Co postawisz, no? Telewizor. Wow. Ale inny. Wow, słuchaj, powinieneś dostać za to... Ja nie wiem. Wow. Nagrodę Nobla powinienem dostać. Tak mi się, słuchaj, wydaje, że postawiłeś zamiast telewizora kurczę telewizor. No, ale to taki, wow. Wiesz, zamiast telewizora takiego zwykłego postawiłem inny zwykły telewizor, więc to jest, wow. To jest level up jeszcze bardziej, to jest po prostu wow, to jest wow, tyle ci powiem. To jest wow. Ale wiesz, co ci jeszcze powiem? Co? Robię cięcie, bo tutaj mam jeszcze kilka rzeczy do obmyślenia, a nie chcę, żebyście tutaj się siedzieli i się siedzieli, się. Ale już wszyscy siedzą. I czekali. Hello? Ha. Podejdź tu do płota, Kargul. Tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Ma pani pożyczyć szklankę cukru? A, nie, niestety, ja tu się dopiero wprowadziłam. Jak mogłeś? To było bardzo niemiłe. To, że nie mam szklanki cukru, to już znaczy, że się nie chcesz ze mną kolegować? Tak, dokładnie. Dokładnie. Chciałem cię poderwać na szklankę cukru, a ty mnie tutaj, kurczę... Jak to? Odrzuciłaś mnie perfidnie bardzo. Ale ja po prostu nie mam. Okej, moi drodzy, zostało mi zrobienie oświetlenia i kilku rzeczy jeszcze, ale tak to prawie jest gotowe, więc zróbmy sobie teraz na szybko światła. Na przykład tu... O nie, bo tu będzie wisiało. A, czy to może tak wisieć? Tu nie może tak wisieć. Co będzie wisiało? To o tu zróbmy. Tu. Dobra, i to będzie jeden przełącznik. Poczekajcie. Pyk. Kurczę, coś chciałam zrobić i trochę mi nie wyszło, włącznik no ale... tego będzie...
Może zaraz, być. Zaraz tutaj przy wejściu, o. Pyk. I co, zobaczcie. Że niby flexujesz się, że umiesz robić włączniki, co? Dokładnie, dokładnie, patrzcie. Pyk, 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 okej. Okay. To się będzie zapalało. I teraz muszę wziąć od nowa kolejny przełącznik, chyba. Czy to... Tu. O, tak, muszę wziąć inny przełącznik. I tym innym przełącznikiem muszę zrobić oświetlenie w kuchni. Czyli, uwaga. Tutaj. Tutaj. Czy tu mogę? Nie mogę! O nie! I co teraz? I co teraz, Czoklet? Tu też nie mogę. O nie! O nie! To tutaj mogę. O, dobra. A tu możesz? Czy na pewno? Będzie tak i pyk, pyk, pyk. I włącznik tego światła będzie tu. Działa? Działa. Nie działa. O, już myślałam. Działa. Już myślałam. Powiedziałbym określenie, w jakim działa, ale nie mogę przeklinać, więc powiem, że działa. A po co? Zawaliście działa. O, no i tak bardzo ci powiem. Dobrze. Zawaliście działa. Tylko teraz to światło, kurczę, nie mogę go tutaj przyczepić nigdzie. Czy to może być ciemno? Może być ciemno, dobra. Będzie taki tyci, wiesz? Teraz tak patrzę. Nie wiem, co tu jeszcze zrobić. O nie, ja tu mam całą ścianę do zagospodarowania. Co ja mogę w tej ścianie zrobić? Oho, i co teraz? Czy są jakieś rzeczy, które można tutaj postawić? Sobie postawiłem na górze tą rzecz, którą miałem tutaj postawić, o której nie mogę wspomnieć. A jaka to rzecz? To jest bardzo tajna rzecz. I nie powinienem o niej mówić, więc o niej nie mówię. Człowiek jak już troszeczkę powiedział, to by się nic nie stało, przecież to wiesz. Komputer miałem postawić. A po co ci komputer? Przecież jedziemy na wakacje. No właśnie, na wakacje trzeba mieć rozrywkę jakąś, no. No przecież wiem, co postawię. Tu postawię. Nie no, słuchajcie, wiesz... I to jeszcze oświetla. Super, ekstra. O to mi chodziło, dokładnie o to mi chodziło. Super, ekstra. Dobra, to wszystko jest. A co oświetla? Nie. Mam rzecz, która mi automatycznie oświetliła pokój. Ale... gdy ją postawiłem. To fajna rzecz, bo ja nie mam takiej rzeczy. O, tu będzie sobie taborecik stał. Super ekstra, super supi, mega, mega elo. Teraz to. I jeszcze muszę tego jakiś stoliczek dorzucić, żeby to na czymś stało. Skoro to stoi tutaj, to tutaj może stać... O, gramofon. Czoko! Co? Czoko! Co? Powiem ci, że ja mam tak troszeczkę... Taki mam malutki ten domek. Tam są malutkie rzeczy. To jest domek dla małych ludzi. Znaczy, no mój też jest taki malutki, więc spoko. A, to dobrze. Dobra, skóra niedźwiedzia jest, bo jej tu nigdzie nie mogę postawić. Chyba nie, tylko tutaj może być. Więc tutaj będzie. To się będzie cały czas świeciło. Tu by się przydało jeszcze jakieś oświetlenie. Czy dałoby się oświetlić to akwarium? Czemu to akwarium się nie świeci? Powinno mieć jakieś oświetlenie dla ryby. Powinno, zgadzam się, ale nie mam zielonego pojęcia, czemu tak jest. Coś takiego niech będzie. I to chyba tyle z tego, co powinniście widzieć. Zaraz wam pokażę, jakieś jeszcze szczegóły dodam na porównaniu. No ale dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o budowanie. Okej, Gena, i to co, możemy zaczynać? Okej, tylko poczekaj. Okej. No dobra, już teraz dobra. Możemy. To teraz uwaga. Proszę mnie tutaj wpuścić do środka i pokazać. O, w ten sposób. Pyk. Proszę. To jest mój wakacyjny domek. Ale fajna ta kanapa jest. Ale super to tutaj wygląda. Tutaj jest. Zobacz, ognisko. Okej. Tutaj jest telewizor, można sobie siąść i oglądać telewizor. Trochę wysoko, nie? Nie uważasz, szyja będzie boleć czy coś? Nie, bo tutaj idealnie możesz. Wtedy może to obniżyć, jak się chce. No okej, dobra. Tutaj jest kuchnia. Okej. Dobra. Taka malutka. W pełni uzupełniona. Ja w ogóle nic na stoliku nie położyłem, mam cały stół duży i nic na nim nie ma. Dobra, wiesz nieważne. Wiesz co, ja sobie dopiero przypomniałam o czymś jednym, ale to nie będę nikomu mówić, może nie zauważą. Okej. Tutaj jest łazienka. Mhm, no dobra. To jest toaleta. Proszę wyjść. Wychodzę. A tutaj na górze jest sypialnia. To też jest takie fajne. Bardzo mi się podobają te takie w kratę jakby. No bo to jest taki wakacyjny domek, nie? Wow, ale super. A to i co zobacz, to? A tu jest... To są drzwi? Nie. A, to nie, są lustra. To myślałem, lustra. Że są drzwi na ale jakiś tutaj taras jest czy coś. Ten... Po co? Bo ty masz taras, co? Nie bo ty mam. Masz taras. Nie mam. A to jest łapacz snów.
A, okej, okay, dobra, ogarniam. Kiedyś to widziałem gdzieś. Komputer, co tam w szafie masz ciekawego? Buty. Komputer, okej, okay, poczekaj, obrazy, no dobra. A czego ci brakuje? Czego? No czego? Ja to bym tutaj jakiś jeszcze wziął na przykład... szybko, co tu można wymyśleć, żeby... dużo rzeczy by trzeba tu było dodać. Bardzo dużo rzeczy brakuje. Rozumiem, ekspercję, rozumiem. Jest tak dużo rzeczy brakuje, że aż nie mam co to powiedzieć. To pokaż mi od razu swoje. Dobrze, uwaga, zapraszam. Proszę bardzo. To jest mój domek. Wchodzimy. Tutaj jest oczywiście skóra z niedźwiedzia. Tutaj możemy sobie posiedzieć przy pianinie. Zobacz, patrz. Uwaga. Wychodzę. Oczywiście, ale zobacz, ładnie. Stary telewizor, żeby było jak, wiesz... Czoklet, ale oto, ale ma wymyśliłeś. Dobra, nieważne. Tutaj uwaga. Pyk. I tutaj mamy kuchnię, kilka blatów, kuchenka, ale pusto jest, nie ma żadnych zabawek. No właśnie widzę, że pusto bardzo. To jest takie, wiesz, świeże mieszkanie, jeszcze nie umeblowane, bo ludzie się jeszcze tu nie wprowadzili. To jest nowy domek. Aha, okej. Okay. I tak, tu mamy jacuzzi, uwaga, oczywiście, pyk. Tu mamy jacuzzi, mamy komputer, żeby można było sobie siedzieć. A nie, tam jest po prostu łazienka. A gdzie ty śpisz? Gdzie jest łóżko i sypialnia? Na kanapie? Tu zobacz, o tu śpię, o tu. O, jak, takie na takie drewniane? Ale śpię wygodnie, zapomniałem o łóżku. Okay. Ale zobacz, mam swój własny park, widzisz? Tu mam swój własny park z drzewem. Znaczy, no mogę bardzo sobie... ładnie, wszystko super, tylko że no... Zapomniałem o łóżku. No to znaczy, co? Masz lody, masz wszystko? Tak, kole mam, ale nie mam... W sumie w takich domkach się nie śpi, się imprezuje, więc no, twój argument jest błędny, twój argument nie ma znaczenia. W takim razie dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu propozycję na kolejne odcinki. Na kolejne odcinki i zagłosujcie, kto zrobił ładniejszy domek. No to co? To chyba byłoby na tyle. Do zobaczenia w kolejnym i cześć! Ty też zepsułeś. Ojoj.